Biblii jest ponad 700 obietnic złożonych przez Boga człowiekowi. Wiedzieliście o tym? Ponad 700 obietnic. Gdyby tylko człowiek chciał się modlić obietnicami Bożymi, wierzył w nie i ogłaszał codziennie nad sobą, to los Kościoła byłby zupełnie inny. Te słowa, które powiedział Bóg, są pewne i prawdziwe. Ja was w ogóle zachęcam, żebyście szukali Bożych obietnic. Żebyście znali Boże obietnice. Bo to są informacje Boga dla was. Jest taka obietnica i brzmi ona tak. I zamieszka mój lud w siedzibie pokoju, w bezpiecznych mieszkaniach i w miejscach spokojnego odpoczynku. To jest obietnica Boża. Obietnica, która, gdy obdarujesz ją wiarą i będziesz ją proklamował nad sobą, zmieni wszystko w twoim życiu, co jest niespokojne, co ma lękową podstawę. Obietnica ta spowoduje, że wszystko, co niebezpieczne w twoim życiu, zamieni się w to, co bezpieczne. Dlatego, że Bóg tak powiedział. Zamieszkał mój lud w siedzibie pokoju, w bezpiecznych miejscach i w miejscach, w bezpiecznych mieszkaniach i w miejscach spokojnego odpoczynku. Wielu ludzi, gdyby wierzyło w tą obietnicę, ich wnętrze by było spokojne, nie rozbiegane, nie szukające ciągle, nie szukające spokoju. Spokojnie. Szukajcie Bożych obietnic, ale dziś przyjdź do Boga i powiedz: Boże, ja wierzę w to, że moje życie będzie przebiegać w wewnętrznym spokoju. Ja nigdy nie będę miał niepokoju wewnątrz. Ja nigdy nie będę miał lęku wewnątrz. Gdziekolwiek się poruszę, zawsze moje życie będzie pełne spokoju. Chcę, żebyś dzisiaj rozpoczął nową drogę odpoczywania w Bogu. Łaska została ci dana po to, żebyś był mocny, silny, ale żebyś był wypoczęty w Chrystusie. Żebyś w Nim odpoczywał. Żebyś nie był człowiekiem, który żyje w ustawicznym napięciu. Rozumiecie? W ustawicznym napięciu. Dzisiaj stres doprowadza do tego, że ludzie stają się kalekami wewnętrznymi. Rozumiecie? Kalekami. W ich głowach następują takie zapalenia elementów mózgu, które robią z nich kaleki. Ludzie tracą sens życia i wielokrotnie nie wiedzą, kim naprawdę są i po co tu są. To jest stres, ale Bóg mówi tak. Zamieszka mój lud w siedzibie pokoju. Wiesz, co to znaczy? Że w tym pochrzanionym, zestresowanym systemie ty możesz żyć absolutnym, wewnętrznym pokoju. Wyluzowany! Wokół to będzie jedna wielka wojna. Ale wokół
ale nie w tobie. Bo Jezus na krzyżu dał ci możliwość takiego wewnętrznego pokoju. Módl się dzisiaj w ten sposób. Powiedz: Boże, obiecałeś, to daj. Jak obiecałeś, a ja dziś przyjmuję to i uznaję, że mam. Alleluja! Boże, który powołałeś nas do pokoju, wywyższamy Ciebie, Ty, który dałeś nam władzę nad naszym życiem. Jezus! Jezus! Niech Twój Duch mówi o Ciebie, niech On Cię poucza! Podłogi. Alleluja! Bóg mówi mi
pójdziemy dalej, uwielbiając Boga, chciałbym się czymś z wami podzielić. Wierzę, że jako Kościół wchodzimy w zupełnie nową rzecz. Wszyscy wiemy, że mamy nie kserować, że mamy być Bożymi oryginałami, prawda? Chcę się z wami podzielić pewnym snem, który miałam. Miałam taki sen, że pędziliśmy z Arturem bardzo długim pociągiem. Bardzo. Byłam w tym pociągu ja, Artur i nasz pies. I ten pociąg był tak długi. I mieliśmy przez cały czas pola, które były złotymi kłosami żyta. I w trakcie tego pędzącego pociągu ja poprzez cały czas mogłam sobie swobodnie wychodzić z psem. Pies się załatwiał, chodził sobie i cały czas do tego pędzącego pociągu wracałam. Pędził, ja wychodziłam i dalej do niego wchodziłam. Ale w pewnym momencie, kiedy wyszłam z tego pociągu ze swoim psem, pociąg uciekł. I ja zostałam na tym polu tego zboża. I w ogóle się nie bałam. Wiedziałam, że zostanę przeniesiona do zupełnie innej rzeczywistości. I zmieniła się rzeczywistość. Zostałam przeniesiona do Wielkiej Brytanii i spotkałam się z królową Elżbietą. I wierzę, że jest to proroczy sen i proroczy słowo, że przechodzimy w zupełnie inne miejsce. Nie możesz się bać robić rzeczy nowych w swoim życiu. Ale nie możesz się trzymać stereotypów. Nie możesz się trzymać w ogóle tego, co nie działa. Nie bój się puścić to, ponieważ za pewnymi drzwiami stoją nowe możliwości, nowi ludzie. Nowe możliwości i nowi ludzie. I powiedz, mój jest ten kawałek podłogi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie pędź tak, jak pędzą wszyscy. Zatrzymaj się. Ktoś jak pędzi zgodnie ze swoim objawieniem, to niech pędzi. Ale ty nie pędź pędzony czyimś objawieniem. Ty musisz mieć swoje objawienie. Ty musisz wiedzieć, kim jesteś. I dopiero będziesz w stanie obłożyć wiarą to, kim jesteś naprawdę. Nie bój się tego. Nie bój się tego. Powiedz, mój jest ten kawałek podłogi. Nikomu nie oddam. Obłożę go wiarą. Tam jest manifest mocy. Tam jest manifest mocy. To tam jest manifest mocy. Kawałek podłogi. Mówi mi, co ma
Święty za to. Ty mówisz do nas, jak go gospodarować, jak służyć, jak budować. Alleluja. Święty Duchu, widzimy to. Alleluja. Widzimy to. Uwielbiamy Cię, Duchu Święty. Wiara jest pewnością tego, czego nie widzisz. Powiedz, że widzisz to, co niewidzialne. Powiedz, że widzisz to, co nie widzisz. Alleluja. No to wiara twoja. Ja przez imię Jezus odsyłam od nich demoniczne siły inwigilacji. Przez imię Jezus. Oh.
zgodziłeś. Powiedziałeś, że nie zostaniesz nas sierotami, ale że przyjdzie On, Duch Święty. Duch Święty. I objawi nam całą prawdę. Wywyższam Cię za to, że Twój Święty Duch jest w nas. Że słyszymy Jego głos, że rozumiemy Jego impulsy. Że widzimy Jego prowadzenie. Wywyższam Cię za to, Święty Duchu. Że to jest dla nas wyraźne. Że ludzie w kościele i w zespole wyraźnie Cię słyszą. Ojcze, ogłaszamy to nad Kościołem i nad zespołem, że ci, którzy się umocnili, zaczęli działać. Amen. Powiedz dzisiaj sam do siebie, że nie będziesz na nikogo zwalał odpowiedzialności w ten sam sposób. Nie będziesz sobie budował takiej niewolniczej psychiki. Powiedz, biorę odpowiedzialność za moje życie. Biorę odpowiedzialność za moje oddarowanie. Biorę odpowiedzialność za to, co Bóg włożył w mojego ducha. Postanawiam rozwinąć to do granic możliwości. Rozwinę to do granic możliwości. Wiem, kim jestem. Wiem, kim jestem w Chrystusie. Wiem, co mogę w Chrystusie. Wiem, że jestem częścią Bożej rodziny. Jestem częścią ciała Jezusa Chrystusa. Demony są mi podległe. Demony są pod moimi stopami. Wyrzucam demony w imieniu Jezusa. Uzdrawiam chorych. Uzdrawiam chorych, wskrzeszam zmartwych. Proklamuj te rzeczy każdego dnia nad swoim życiem. Powiedz, uzdrawiam tych, którzy nie słyszą. I moje oczy oglądają, jak oni skaczą z radości. Amen. Uzdrawiam ich z nieuleczalnych chorób. Nie boję się robić rzeczy, których jeszcze nikt nie zrobił. Nie boję się, ale nie zwalam odpowiedzialności na to, co mnie dookoła otacza. Biorę odpowiedzialność za swoje życie. Biorę odpowiedzialność za swój kawałek podłogi. Biorę odpowiedzialność za to, co Twoje imię jest wielkie. Twoje imię jest wspaniałe. Twoje imię jest szlachetne. Twoja władza przeraża przeciwnika. Twoja siła umacnia najdrobniejszą słabość w naszych duszach i ciałach. Alleluja. Twoje światło wypełnia nas. Twoje światło nas wypełnia. Ono oświeca najciemniejsze kawałki duszy. Wywyższa Cię do siebie. Mówi mi, co mam z nim zrobić. Mój jest ten kawałek podłogi. Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Mój jest ten kawałek podłogi. Ojcowski głos, krew Jezusa żyła w mych, kurczy mi Cię.
Yeah.
Że głosił Ewangelię, jak jeździł Uberem i nawracali się ludzie. Potem przychodził też na uliczne ewangelizacje i jego oczy nie widziały. Jego fizyczne oczy nie widziały, że bezpośrednio na ewangelizacji ludzie oddawali swoje życie Bogu. Kiedy był w domu, kiedy był w łazience, Duch Święty do niego powiedział te słowa i na mnie bardzo mocno poruszył, że za każdym razem, kiedy głoszone jest moje słowo, kiedy głoszona jest moja Ewangelia, zbawiam ludzi, słuchaj teraz jak, hurtem! Amen. Zbawiam ludzi hurtem! Natychmiast zmieniło to moją perspektywę widzenia i moją perspektywę modlitwy. Rozumiecie? Na każdej ewangelizacji teraz, kiedy będziecie ewangelizować, dziękujcie Bogu za zbawionych ludzi. Dziękujcie Bogu właśnie za tych ludzi, którzy przychodząc koło was, oddają życie Bogu. Wasze oczy mogą tego nie widzieć, rozumiecie? Ale ważne jest tutaj, aby w nikim z nas nie urósł w ogóle korzeń goryczy. Amen. Że moje oczy nie oglądają, ale my nie pielgrzymujemy w oglądaniu. Amen. Lecz w wierze. Powiedz, Ojcze, dziękuję Tobie, że za każdym razem, kiedy głoszona jest Twoja Ewangelia, kiedy głoszone jest Twoje Słowo, zbawiasz ludzi hurtem, bo Słowo Boga mówi, że Jego Słowo nie wraca jakie puste, ale wykonuje pracę. Ja na mnie tam, już mi to skończył, ja się tu mam go.
Co robisz, nie przynosi należytego efektu.
i wyciągać im różne ich mankamenty. Ale pamiętaj, chodzi tylko o to, abyś się udostępnił. O nic więcej, to słowo Boga, które wychodzi z ciebie, zbawia ludzi. Amen. To moc Boga, która wychodzi z ciebie, uzdrawia ludzi. To władza Boga, która przez ciebie działa, wypędza demony. Ty masz się tylko udostępnić. Amen. Jeśli oskarżałeś się o to, że jesteś za słaby, za mało namaszczony, to pokutuj teraz tego. Powiedz: Boże, jestem wystarczający, bo to Twoje słowo, które przeze mnie wychodzi, zbawia. Bo ta Twoja moc, która wychodzi przeze mnie, uzdrawia. Bo to władza, która działa przeze mnie, wypędza demony. Ja jestem jedynie nośnikiem. Rozumiesz to? To jest ważne. To jest ważne. Kiedyś podszedł do mnie człowiek i zapytał mnie tak: modliłeś się o mnie, nie zostałem uzdrowiony. Dlaczego? Mówię: ty mi powiedz. Powiedz mi, dlaczego nie zostałeś uzdrowiony. Ewangelia 3,16, 16 rozdział, Ewangelia Marka, mówi, że jak położę na siebie ręce, to będziesz uzdrowiony. Dlaczego nie jesteś uzdrowiony? Ty mi powiedz. Bo ja zrobiłem to, co mówi Ewangelia Marka, 16 rozdział. Ty mi powiedz, dlaczego dalej jesteś chory. Powiedz mi, czemu nie wierzysz? Spod moich rąk wyszedłeś zdrowy. Czemu nadal chorujesz? Powiedz mi. Bo to Boża moc, Boże słowo, Boża władza. Rozumiesz? Nigdy nie pozwól się szukać diabłu. Nigdy. Głoś. Kładź ręce. Nakazuj demonom, aby wychodziły. Bądź dostępny. Powiedz: Boże, będę dostępny. Będę dostępny. Ale nigdy nie będę się oskarżał. Nigdy nie będę się potępiał. Nigdy nie będę zadawał sobie dziwnych pytań. Aleluja! Szurono glory dla Pana, de Chore de Jesus. Uwielbiam Cię, Święty Duch. Uwielbiam Cię, Święty Duch. Święty Duch. Święty Duch. Duchu łaski. Uwielbiam Cię nad ludźmi. Duchu wiary. Uwielbiam Cię. Już widzę z Tobą, na sercu mam go, ja lepiej przez ten świat. Już widzę z Tobą, ja sercu mam go, ja lepiej przez ten świat. Już widzę z Tobą.
Stary Bibel, że jesteś świat. Już widzę sądo, na sercu mam go. Mój ojciec czeka na mnie tam. Już widzę sądo, na sercu mam go. Stary Bibel, że jesteś świat. Już widzę sądo, ojcie, odzę się teraz, na sercu mam go. Aby ludzie z kościoła i zespołu wchodzili w bezpośrednie, osobiste interakcje z ludźmi z Prawa i Sprawiedliwości. Ojcze, ja chcę teraz, aby nasi ludzie bezpośrednio twarzą w twarz głosili Ewangelię ludziom z Prawa i Sprawiedliwości. Ojcze, ja modlę się teraz o to. Ja postanawiam w imieniu Jezusa, że drogi naszych ludzi krzyżują się z drogami ludźmi, z ludzi z PiS-u. Przez imię Jezus, że spotykają ich na ulicach, w urzędach, w różnych miejscach, gdzie prowadzą różnego rodzaju biznesy. Że to są spotkania, które czasami są zupełnymi przypadkami według systemu tego świata. Ojcze, ja ustanawiam, że nasi ludzie odważnie otwierają usta do nich. Przez imię Jezus. Ja ustanawiam, że nawiązują się kontakty. Przez imię Jezus. I ja mówię, że ludzie z PiS-u będą słyszeć Ewangelię od naszych ludzi. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Uwielbiamy Cię, Święty Duchu. Uwielbiamy Cię. Szaka tarala rachaka darale glor. Szewe ketese jerele heke nemelese. Haka tawa tarala rachaka kinele relelo. Czcimy Cię. Czcimy Cię. Czcimy Cię. Niech zabrzmi szofar, niech zabrzmi szofar.
doskonałe znaki i cuda. Nadprzyrodzone zjawiska mocy. My dziękujemy Tobie za to. My oglądamy to już oczami wiary. My oglądamy to już oczami wiary. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że nie ma pośród nas ani jednej osoby, która nie wierzy Twojemu Słowu. My ogłaszamy, że słowa, które słuchamy, połączone są z naszą wiarą.
Twojego świętego ducha. Uwielbiam Ciebie za to. Uwielbiam Ciebie za to. Ja dziękuję Ci, Ojcze, że jesteśmy nakierowani na zmianę, że kochamy zmianę w naszym życiu. Nie boimy się zmian. My dziękujemy Tobie, że za każdą zmianą idzie coraz większe i głębsze poznanie Twojego serca. Uwielbiamy Ciebie za to. Powiedz, że nie boisz się żadnej zmiany, że chcesz pokochać zmianę. Powiedz, że chcesz pokochać zmianę. Chcesz pokochać zmianę, nie uciekaj przed zmianą. Za zmianą zawsze stoi coś lepszego. Za każdą informacją, która wypływa z Bożych ust do Twojego serca, jeśli spowodowana zmiana, to tam jest coś lepszego. Tam jest coś lepszego, tam nie ma nic gorszego, tam jest coś lepszego. Tam jest coś lepszego. Szakatara basato go. Erabasigo loro mana seta lama sota lara de. Uromo soko loro masika tarana maser. Enene szako loro basa. Kogo Bóg kocha, tego uczy. Wobec Ojcze, dziękuję Tobie, że jestem pilnym uczniem. Nie zaniedbuję niczego, jestem pilnym uczniem. W moim sercu jest wyrysowane każde słowo, każda lekcja jest odrobiona. Ojcze, dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to. Szakatara masato loro basse. Erebe szakatara masato loro basse. Sukara masato loro basse.
Ojcze, my ogłaszamy nad Kościołem nowe serce. Nowe serce Kościoła. Nowe serce Kościoła. Nowy przepływ krwi. Nowy przepływ krwi. Ja dziękuję Tobie za to. Nowe serce. Nowe serce. Skorzknienia. Jeśli jesteś skorzkniały gdzieś wewnątrz siebie, to wyjdź, będziemy się o Ciebie modlić. Świeżość.
Zaśpiewaj, Jezus, zaśpiewaj, Jezus.
duszy swojej, że się oczyszczą. Zobacz, jak Duch Święty przenika, jak oczyszcza każdą twoją myśl, jak łączy. Jak czyści wszystkie myśli o porażkach. Jako swojego Pana i Zbawiciela. Można przyjąć Ducha Świętego,
przyjąć moc do swojego życia i totalnie zmienić obraz swojego życia. Cieszyć się tutaj na ziemi, czyli tak naprawdę przeżywać tutaj raj. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że mieliśmy ten przywilej w życiu spotkać Ciebie jako osobę, że odpowiedzieliśmy na Twoje słowo, że odpowiedzieliśmy na Twój szept do naszego życia. Dziękujemy Ci, że obmyłeś nas swoją świętą krwią, że Twoja krew nas zbawiła, uczyniła nas innymi ludźmi. Dziękujemy Ci, że list dłużny został wymazany. Dziękujemy Ci za pokój z Bogiem. Uwielbiamy Cię za to. Dziękujemy Ci za ofiarę, którą złożyłeś za nas. Dziękujemy Ci, że zostałeś wychłostany dla naszego zbawienia. Dziękujemy Ci, że żadne z nas nie musi cierpieć tego, co Ty wycierpiałeś za nas. Uwielbiamy Cię. Jesteśmy Ci wdzięczni. Jesteś naszym prawdziwym bohaterem. Będziemy głosić tą prawdę. Każdego dnia będziemy opowiadać ludziom, jak dobry jest Bóg i jak wiele rzeczy uczynił dla człowieka. Dziękujemy Ci za to. Szata rabasy, gerabasy, dolorobasa. U ramasa, kolorobasa, te gerebesze. Eramasa, dolorobasa. Sen kolorobasa, te gerebesze. U zararabasa, dolorobasa, gerabasa. Miłością swą, miłością swą, której nikt nie wyrazi mocą słów, rybem i bezszycielem jest czuła. W dniu ty świat wkroczyłeś mój, swoją krwią odmyłeś mnie, rybem i bezszycielem
każdego dnia dziękuj Bogu za nowe życie. Więc Boże, dziękuję Tobie, że w tym nowym życiu zupełnie inaczej żyję. Jestem nowym człowiekiem, nienaprawionym, ale na nowo urodzonym. Dziękuję Ci za nową krew, za nowe serce. Dziękuję Ci, że widzę inaczej. Dziękuję Ci, że patrzę przez miłość na drugiego człowieka. Kocham siebie i kocham drugiego człowieka. Dziękuję Ci, że wierzę. Dziękuję Ci, że sądzę sprawiedliwie. Dziękuję Ci, że jestem częścią Kościoła. Dziękuję Ci, że będę wzrastał, że będę się zmieniał. Dziękuję Ci, że będę pociągał ludzi za sobą. Dziękuję Ci, że moje talenty i moje dary rozwiną się. Dziękuję Tobie, że poprzez to, że rozwijam relacje z Tobą, wejdę na sam szczyt. Dziękuję Tobie, że słowa, które wypowiadam do ludzi, są życiem. Dziękuję Tobie za to. Dziękuję Ci za przyjaciół. Dziękuję Ci za mój Kościół. Dziękuję Ci za ojców duchowych. Dziękuję Ci za całą spuściznę, którą oni zostawili po sobie. Dziękuję Ci, że oni się natrudzili, a ja tak mam łatwo. Dziękuję Ci, że nie muszę wyważać otwartych drzwi. Amen. Dziękuję Ci za wszystkie kazania, publikacje. Dziękuję Tobie. Dziękuję Ci, że moje serce jest sercem wierzącym. Amen. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że nie narzekam. Dziękuję Ci, że nie przyciągam konfliktów do siebie. Amen. Dziękuję Ci, że nie czaruję i nie jestem czarowany. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, że moje życie jest pozbawione trosk. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, że mam moc i zdolność do tego, aby przeciwstawić się wszystkiemu złemu, co przychodzi do mojego życia. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że ludzie do mnie lgną. Dziękuję Ci, że roztaczam woń Chrystusową, że ludzie chcą ze mną przebywać. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, że jestem wiarygodnym świadkiem. Dziękuję Ci, że żyję w kraju, w którym mogę swobodnie głosić Twoje słowa. Amen. Dziękuję Ci, że jestem zdrowy psychicznie i fizycznie. Dziękuję Ci za to. Amen. Dziękuję Ci, że dałeś mi tą zdolność, że mogę kochać drugiego człowieka. Amen. Dziękuję Ci za to. Chcę Wam troszkę powiedzieć o sobie, o tym, co w ostatnim czasie przeżywam sobie z Bogiem. Chcę Wam troszkę opowiedzieć o sercu. Jakiś czas temu przesłuchałam sobie kazanie takiego pastora, który absolutnie nie jest związany z naszą służbą. Natomiast zdaję też sobie z tego sprawę, że jako osoba prorocza muszę sądzić ludzi sprawiedliwie. Nie mogę sądzić subiektywnie, tylko muszę być sprawiedliwa czy obiektywna. Przesłuchałam sobie kazanie tego pastora i bardzo się popłakałam. Popłakałam się i mówię, muszę na takie pytanie sobie odpowiedzieć sama we własnym sercu, kto to jest w ogóle dla mnie? I w ogóle, żeby osądzić też jego sprawiedliwie. I kiedy tak płakałam sobie, mówię, to jest mój brat w Chrystusie. Nie ja poniosę za niego ciężar. Nie ja odpowiem za to, jak on sprawuje swój urząd, ale ja we własnym sercu muszę zrobić sobie porządek. Kto to w ogóle jest? I sama przed sobą musiałam przyznać, że jest to mój brat w Chrystusie i pionier, który kiedyś w Polsce zaczął przebudzeniowy ruch. I położyłam się spać i przyśniło mi się w nocy takie wielkie serce z takimi miliardowymi wypustkami i Duch Święty do mnie powiedział: wszyscy wierzący ludzie czerpią tlen, czyli krew, czyli życie z tego samego serca. Amen. Mamy tego samego Boga. Po prostu jesteśmy powołani do różnych armii. Jeśli ja jestem w marynarce wojennej, to cóż mi do piechoty? Amen. Rozumiecie? Ja po prostu odpowiem przed Bogiem za realizację mojego powołania. Amen. I dla wiarygodności rano otworzyłam sobie telefon i taki człowiek, który kiedyś przyjechał do nas i na uwielbieniu oddał życie Jezusowi, przysłał mi swój sen i mówi: Agata, przyśniło mi się takie wielkie serce z takimi miliardowymi w ogóle wypustkami. I mam takie w ogóle wrażenie, że
z tego serca w ogóle wszyscy ludzie wierzący czerpią to samo życie. I wiecie, w ogóle ja wiedziałam, że jest to Bóg. Ale dalej, jak gdyby temat serducha był kontynuowany. I miałam też teraz sen, że leżałam na sali operacyjnej i miałam przeszczep serca. I miałam transfuzję krwi. A Kościół, którego jestem częścią, kibicował mi. Nie umarłam. Miałam zmienione serce i przetoczoną nową krew. I ja wiem, co to jest. To jest słowo dla nas. To jest słowo dla Kościoła, że przychodzi inny czas. Będziemy bili innym sercem. Będziemy rozpoznawali z innych rzeczy. Wiecie, o co chodzi? Macie zdolność, aby kochać siebie i zdolność, aby kochać drugiego człowieka. I ja uwalniam to słowo nad sobą i nad nami wszystkimi, że wchodzimy w zupełnie nowe miejsce, w zupełnie nowy czas. Nasze serca będą biły inaczej. Serce Kościoła będzie biło inaczej. Jeśli zgadzasz się z tym, to powiedz, chcę tak. Chcę iść w tym kierunku. Chcemy pokazywać światu prawdziwe oblicze Boga. Nie jedno. Nie chcemy wpadać w jeden rów, ani w drugi. Chcemy, aby naszym fundamentem była równowaga. Amen. Chcemy, aby ludzie poznawali nas po miłości. Tego chcemy. Amen. 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 Miłością swoją pociągnął Ciebie Bóg. To Bóg miłością Cię pociągnął. Miłością uargumentowaną. Nie pustym słowem, ale życiem Jezusa. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus jest darem. Jezus jest tą miłością, którą Bóg nas pokocha. Ojcze, my dziękujemy Tobie za to słowo. My się z nimi zgadzamy i my chcemy, aby ono w nas pracowało. My bierzemy odpowiedzialność za to słowo. Będziemy się zgodnie z nim modlić. I dziękujemy Tobie, że będziemy oglądać cudowne rzeczy w związku z tym słowem. My uwalniamy to słowo nad Kościołem i nad całym zespołem. Nie boimy się tego. Nie boimy się zmian. Dziękujemy Ci, że za każdą zmianą jest tylko lepiej, lepiej i lepiej. Więcej i więcej. My dziękujemy Tobie za to. Dziękujemy Tobie za to, że my jesteśmy gotowi na kolejną zmianę, na kolejny krok wiary, na kolejny szczebel, na kolejne przejście. Uwielbiamy Cię. Szoto na was. Szoto kuru masy, tyle na naszy kodem na was. Tyle na kala na was, sam tu do doszło. Sektoru na was. Miłością swą, której nikt nie wyrazi mocą słów, wypełniłeś życie me, Jeszua. Wypełniłeś życie, Jeszua.
zbawił życie dał siebie samego, z miłości przyszedł na świat. Jeszcze ładnie, jeszcze ładnie. Zamię wydany, jedyny Boży Syn. Siebie samego, z miłości przyszedł na świat. Siebie za mnie dał, Jeszua Adonai. Za mnie wydany, jedyny Boży Syn. Thank you.
Jeszua Adonai. Siebie zamieram, Jeszua Adonai. Siebie zamieram, Jeszua jedyny Boży Syn.